No dobra, to jeszcze raz. No, jeden z najdumniejszych meczów przysłonecznych, które widziałeś. Czy zgadzasz się z takim zdaniem, czy nie? Myślę, że tak, że mecz fajnie dla nas się zaczął, bo do 20 minuty mieliśmy tych sytuacji kilka. No szkoda, że nie udało się wygrać, bo na pewno te punkty później będą ważne, a tym bardziej, że fajnie, bo jesteśmy w czubie tabeli i 3 punkty byłyby super, no ale szkoda, trzeba szanować każdy punkt i taka jest piłka. Ale realizowaliście to, co chcieliście zrobić przed meczem, czy co przede wszystkim nie wychodziło, bo wydaje mi się, że jednak coś nie grało, skoro bramki nie wpadały, to... No myślę, że fajnie utrzymywaliśmy się przy piłce do 20 metra, no później zabrakło może, nie wiem, osób w polu karnym, bo zawsze był tylko Fiedzia, czasem zabrakło czy skrzydłowego, czy jeszcze ktoś, żeby ze środka pomocy zdążył wbiec. No i na pewno mało tych dośrodkowań, dużo właśnie takich głupich strat w bocznych sektorach, gdzie moglibyśmy zagrać na obiekt czy dośrodkować i na pewno myślę, że wtedy było więcej pożytku. A jak z Górnikiem Zabrze, czy chcecie wyjść z inicjatywą grać piłką i troszeczkę przytłamsić zespół, czy czekać na kontrę, bo to jest jednak niewygodny przeciwnik mimo wszystko? No myślę, że to jest Beniaminek, na pewno fajnie dla nich ten sezon się zaczął i cały czas wygrywają, są liderem, więc na pewno to będzie ciężki mecz, ale myślę, że nie możemy wychodzić z założenia, żeby grać z kontrą. My jesteśmy topową drużyną w Polsce. Po raz kolejny w sezonie pokazujemy, że jesteśmy w czubie i myślę, że powinniśmy grać swoją piłkę tak, jak trener Mamrot próbuje nam wpoić, więc myślę, że to będzie mecz drużyn, które będą chciały grać w piłkę.